Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na tegorocznej gali z okazji wręczenia stypendiów burmistrza miasta i gminy Rycyna za wyniki w nauce w roku szkolnym 2023-2024. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam gospodarza dzisiejszej uroczystości, burmistrza miasta i gminy Rycyna, pana Kornela Malherka. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej Rycyny, pana Romana Skibę. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przywitam również przedstawicieli gminy Rydzyna, którzy w tym dniu przede wszystkim pełnią rolę rodziców tegorocznych stypendystów. Witam zastępcę burmistrza, pana Łukasza Bartkowiaka oraz skarbnika miasta gminy Rydzyna, pana Wojciecha Antoniaka. Przede mną również jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzynie, pani Sylwia Hauza. Bardzo serdecznie witam i dziękuję pani dyrektor za to, że po raz drugi możemy uroczystość tą świętować w murach Auli Szkoły Podstawowej w Rydzynie. I teraz, w sposób szczególny i wyjątkowy, witam Was, drodzy stypendyści. Witam Waszych rodziców, witam Wasze rodziny, rodzeństwo. Myślę, że będę wyrazicielką stanowiska całej gminy, jeśli powiem, jesteśmy z Was dumni i cieszymy się, że w dniu dzisiejszym możemy to w sposób szczególny Wam wynagrodzić i podziękować Wam za ten trud, który włożyliście w uzyskanie tak naprawdę bardzo wysokich wyników w nauce, bo osiągnąć, jak przypomnę, średnią 5,30 w klasie 4,6 i 5,10 w klasie 7,8 wcale nie jest prosto. Także tym bardziej jesteśmy z Was dumni, kochani. Zanim przejdziemy do tego etapu wręczenia już stypendiów, zaproszę na scenę dwie tegoroczne stypendystki, które przygotowały dla Państwa utwory muzyczne. Chciałyby się zaprezentować. Jesteśmy również z nich bardzo dumni. Zapraszam na scenę Antonię Mocek oraz Zosię Hauzę.
szanowni stypendyści, mogę tak powiedzieć, najlepsi z najlepszych, szanowni rodzice, zaproszeni goście, panowie redaktorzy. Zanim przejdę do gratulacji oraz życzeń, również upoważnił mnie do zabrania głosu pan przewodniczący Roman Skiba, dwa zdania na temat inwestycji. To zacznę może od, zawsze zaczynałem od szkoły podstawowej w Rzeszynie, tym razem zacznijmy od szkoły podstawowej w Kaczkowie. Moi drodzy, upragniona droga, żeby, jak to zawsze tu mówiłem, żeby zwracano nam uwagę, że w Rydzynie, w Dąbczu, takim tu mamy ładne budynki, ładne drogi, również gmina Rydzyna pozyskała dofinansowanie z Polskiego Ładu i dzieci w Kaczkowie, czy przedszkolaki, czy ze szkoły podstawowej, suchą nogą już będą we wrześniu, 1 września na rozpoczęciu, już będą suchą nogą mogły wchodzić i wychodzić do autobusu. Również w Kaczkowie są odświeżane sale, no bo jak wiemy, ten standard musimy, moi drodzy, musimy dbać. Szkoła podstawowa w Dąbczu, gmina zabezpieczyła środki, tutaj pan skarbnik, są zabezpieczone środki, będzie wymiana lamp LED-owych, odświeżone również pomieszczenia w tym drugim, starszym, mogę tak powiedzieć, budynku. Szkoła podstawowa w Rydzynie, tu jesteśmy z inicjatywy pani dyrektor, nauczycieli, przy pomocy rodziców, uczniów. Ta właśnie tutaj aula będzie remontowana, znaczy modernizowana, tak, nie wiem, czy słyszycie echo. Mamy echo i tego echa, moi drodzy, tego nie będzie już na, znaczy tu na panią dyrektor, na 1 września, tak, już tutaj dzieci będą mogły występować. Moi drodzy, nie może zabraknąć naszych najmłodszych, tak? 2,5 miliona gmina uzyskała dofinansowania z Polskiego Ładu. Przedszkole, kolorowy wiatraczek, budynek na Dąbrowskiego będzie modernizowany, przebudowany. Również gmina szykuje się do budowy żłobka. Tak jak powiedziałem, najmłodsi muszą również w godnych warunkach się uczyć. Remont boiska. Również byśmy chcieli wybudować kompleks sportowy w Dąbczu, Orlik na Głodzie. Moi drodzy, ja tutaj patrzę na pana burmistrza Bartkowiaka, on zajmuje się inwestycjami i mógłby na ten temat mówić godzinami, ale ja tak powiedziałem w telegraficznym skrócie. Szanowni stypendyści, tak jak wspomniałem, najlepsi z najlepszych, no powiem tak, nie znaleźliście się tutaj przypadkowo. Cały rok ciężkiej pracy, nauki, już nie będę wspominał o tych nerwach, nieprzespanych nocach, tak, o płaczu. I moi drodzy, zasłużyliście na to stypendium, bo tak jak pani Patrycja wspomniała, w klasach 4-6 średnia 5-3, w 7-8 5-1, no powiem tak, że a wy macie, z tego co wiem, jeszcze wyższe średnie, więc w imieniu swoim i pana przewodniczącego gratulujemy. Moi drodzy, drogie dzieci, droga młodzieży, również widzimy tą ciężką pracę waszą po wynikach ośmioklasistów. Tak jak wiemy, zawsze w powiecie jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo wysoko. No nie schodzimy, powiem tak, z miejsca 1-3. Ale oczywiście, moi drodzy, chciałbym również podziękować dyrektorom, nauczycielom, bo jak wiemy, ktoś was musi uczyć, tak, za motywację, ktoś was musi motywować, tak, ktoś musi wymagać od was, żebyście przez ten rok tu i teraz mogli być na tej pięknej gali. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o rodzicach, w których macie zawsze wsparcie, oparcie, tak, którzy was motywują i zawsze, jak ja to mówię, na rodziców, na dobre i na złe możecie liczyć. Więc jeszcze raz gratuluję, życzę kolejnych sukcesów, no, tym uczniom, którzy kończą 8 klasę, no, moi drodzy, możecie być dumni, iść z głową do góry i nie wstydzić się, tak, że jesteście uczniami czy szkoły podstawowej w Rydzynie, w Dąbczu, czy w Kaczkowie. A wam, uczniowie od klasy 4 do 7, życzę, żebyśmy ponownie, żebyśmy się tutaj za rok
spotkali. Dziękuję bardzo. Teraz, szanowni państwo, nastąpi wręczenie stypendium. Pozwólcie, że zaczniemy w pierwszej kolejności od tegorocznych absolwentów klas ósmych i uczniów, którzy otrzymali najwyższe wyniki, najwyższe średnie z egzaminu ósmoklasisty, oczywiście liczone łącznie. Zapraszam Emilię Kozimale. Dodam tylko, że Emilka oprócz tego, że otrzymała najwyższy wynik egzaminu ósmoklasisty w szkole podstawowej w Dąbczu, to również jest prymusem szkoły, tegorocznym prymusem. Zapraszam Agatę Walachowską. Agata uzyskała najwyższy wynik egzaminu ósmoklasisty w szkole podstawowej w Gdynie, również ma bardzo dobre wyniki w nauce i również była prymusem szkoły. Zapraszam Wiktora Mrozka. Wiktor uzyskał najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty w szkole podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie. Zapraszam. Szanowni państwo, a teraz pozostali stypendyści. Powiem tak, kolejność jest przypadkowa, nieprzypadkowa, powiem tak, według kolejności składania wniosków. Szkoła podstawowa Kaczkowo, Nadia Kowalska, Oliwier Zimny, Julia Grześkowiak, Maja Ślęzak, Julianna Matuszewska, Blanka Leciejewska, Zofia Musielak, Julia Urbanowicz, Oliwier Giera, Wiktor Mrozek, Szkoła podstawowa Rydzyna, Gabriela Stachowiak, Ignacy Wilczkowiak, Zofia Antoniak, Kaja Uzarowska-Polajankowska, Oliwia Bartkowiak, Oskar Fila, Jacek Angier, Julianna Bierzychudek, Agata Walachowska-Patrycja Gzyl, Wiktor Łaszczyński, Maria Zaręba, Eryk Walkowiak, Michelle Pfeiffer, Urszula Zięcik, Barbara Skiba, Adam Korzeniewski, Alicja Brink, Aleksander Kucharczyk, Zofia Leonarska, Tymoteusz Kosmowski, Zofia Majchrzak, Zofia Hauza, Piotr Wawrzyniak, Maja Paszek, Wiktoria Kordek, Oliwia Konieczna, Lena Wdowiak, Szkoła Podstawowa Dąbcze, Nina Urbaniak, Lidia Wójczak, Amelia Łysiak, Maja Szmyt, Julia Szmyt, Antoni Dopierała, Maja Koladyńska, Emilia Kozimala, Nadia Raburska, Aleksandra Sikorska, Oliwia Białasik, Maja Piotrowska, Julia Rypińska, Natalia Łabęcka, Anna Sznycer, Lena Miadziołko, Antonia Mocek, Aleks Delomier, Filip Naskręt, Marta Kamińska, Maria Nawrotkiewicz, Matylda Pierzchała, Ewelina Hasińska. Na prośbę Rady Rodziców wręczy pani przewodnicząca również nagrody dla uczniów klas ósmych, którzy otrzymali najwyższe wyniki. Witam serdecznie państwa, a ja zapraszam do siebie Zofię Antoniak, Agatę Walachowską, Adriana Basińskiego, Adam Korzeniewski i Maja Cieszyńska, których z nami nie ma.